Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Anetą Fons zatytułowanej Ubierz się w kolory i odważnie kreuj swoje życie. Aneta Fons, dyplomowana kolorystka i stylistka, pasjonatka mody minionych dekad, miłośniczka zdrowego stylu życia, estetyki i piękna, choć pierwotnie z wykształcenia jest filologiem języka polskiego oraz nauczycielką muzyki, od wielu lat zajmuje się modą i szeroko rozumianym kobiecym pięknem. Każdego dnia odkrywa przed wieloma kobietami świat ich idealnych kolorów, dopasowując do urody niepowtarzalną paletę barw. Fascynują ją ubrania z historią, a dekady modowe lat 40. i 50. są jej ukochanymi. Jej celem jest zachęcać i motywować do piękniejszego i szczęśliwszego życia pośród codziennych obowiązków i szaroburej codzienności, którą ozdabia kolorem. Aneto, bardzo serdecznie Ciebie chciałabym przywitać i podziękować, że wyraziłaś zgodę i chęć na tą rozmowę, do której będę chciała Ciebie tutaj zaprosić, żebyś poopowiadała o tym świecie, w którym Ty żyjesz, w którym funkcjonujesz i który Ciebie otacza. To piękny świat, bo świat barw, świat koloru, świat formy, dotyku, bo to i tkaniny, więc i dotyk, i forma, i struktura, więc no to przepiękny świat, który ja może znam trochę z innej strony i będę chciała, żebyś do tego świata nas trochę tak zaciągnęła, zachęciła i jeszcze poopowiadała troszkę o innych warstwach tego świata, więc bardzo Ci dziękuję. Zrobię to z przyjemnością, bardzo Ci dziękuję również za zaproszenie. Jest mi miło, że właściwie mogę tutaj coś wnieść, bo jakby no po prostu jesteśmy z dwóch stron barykady, a łączy nas kolor. Okazuje się, że ten kolor przenika naprawdę wszystkie aspekty naszego życia i nagle możemy się po prostu spotkać i na płaszczyźnie tego koloru zacząć rozmowę, więc to jest dla mnie super. I ja też to, co staram się przekazać moim odbiorcom, to jest zawsze to, że kolor dotyczy wszystkich aspektów właśnie naszego życia, że nawet jeżeli my sobie codziennie nie myślimy o tym, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten kolor jest po prostu tak wszechobecny, to mimo wszystko to tak działa i nawet dzięki temu, że jest jakiś kolor, my rozpoznajemy, czy na przykład jedzenie jest jeszcze dobre do spożycia, czy już zepsute. Tak. Ludzie na co dzień o tym nie myślą, dlatego no bardzo fajnie, że możemy się spotkać, żeby tutaj rozmawiać o kolorze w różnych jego aspektach. I może o to będzie troszeczkę z innej strony, niż Ty to zazwyczaj pokazujesz, prawda? U siebie też w mediach społecznościowych, tak, bo ja się skupiłam zdecydowanie na jakimś konkretnym kierunku, ale tak naprawdę kolor, zagadnienie koloru fascynuje mnie zdecydowanie bardzo, bardzo szeroko. I ja też uważam, bo jestem kolorystką, także taka dobra kolorystka, taka naprawdę z prawdziwego zdarzenia powinna, nawet jeśli w takiej pracy codziennej nie do końca by się mogło wydawać, że wykorzysta tę wiedzę, to powinna jednak rozumieć, czym jest kolor w szerszym aspekcie niż tylko w odniesieniu do urody, bo ja oczywiście skupiam się na urodzie, na naszym wyglądzie, ewentualnie na jakiejś komunikacji właśnie koloru na naszych ubraniach, czy koloru związanego z makijażem. Natomiast to ma zdecydowanie drugie dno i myślę, że kolorystka wtedy naprawdę jest profesjonalna, kiedy rozumie zagadnienie koloru bardzo, bardzo szeroko. No i właśnie jak nawet o tym mówisz, to już wyczuwam właśnie, że to jest dla Ciebie pasja. Zdecydowanie. No to teraz właśnie opowiedz, jak to się zaczęło, skąd, gdzie jest geneza tego, gdzie jest ten początek, jakbyśmy ten kłębuszek zaczęły troszeczkę rozwijać i właśnie też wiemy, że swój profil prowadzisz w takim stylu właśnie lat 50. i nawet dzisiaj Twoja kreacja, Twoja stylizacja, wow, no i to tak do Ciebie pasuje i to jest w ogóle takim niesamowitym, myślę, wyróżnikiem i czymś, co powoduje, że Ty się gdzieś wyłaniasz i to jest coś zupełnie innego. Jestem bardzo ciekawa tego, skąd to się pojawiło, skąd ta potrzeba i jakby z jakiego miejsca w Tobie to wypływa. No to jest właśnie w ogóle ciekawy temat i dosyć zawiły i wielowątkowy, bo tak jest to taka jednoznaczna i prosta jakaś historia. Rzeczywiście prawdą jest to, że ja kolorem w jakimś takim innym aspekcie, no właśnie bardziej może artystycznym, czyli coś z Twojej działki, interesowałam się no już od jakiejś młodości. Ale wszystko zaczęło się od tego, że ja jako nastolatka poczułam w pewnym momencie, w ogóle może powiem o tym, że ja się zainteresowałam sztuką. Zainteresowałam się bardzo impresjonizmem. To zrobiło na mnie duże wrażenie, malarstwo impresjonistyczne. Zaczęłam czytać o malarzach
impresjonistach. I to mnie bardzo zafascynowało, do tego stopnia mnie to zafascynowało, że moim marzeniem było umieć malować. Ja nigdy nie miałam, znaczy zawsze wykazywałam taki talent muzyczny i w tą stronę się trochę kształciłam. Natomiast w takim aspekcie artystycznym związanym z rysunkiem, z malarstwem nigdy nie wyczuwałam, że ja mogę, że ja coś potrafię. I to było moim takim wielkim pragnieniem i w którymś momencie po prostu no już tak byłam skupiona jakby na tym, żeby coś się takiego rozwinęło, że nie zapomnę tego momentu, jak jednej nocy, bo ja lubiłam przesiadywać w nocy, jak cała rodzina szła sobie już spać, to ja jako nastolatka siadłam sobie przy kominku w domu rodzinnym i tam stał wazon z kwiatami i ja sobie po prostu w jednym momencie poczułam, ja ten wazon namaluję. I to było pierwszy raz, kiedy ja siadłam i namalowałam, naprawdę. Rano moi rodzice zeszli i mówią, a skąd ten obraz? Namalowałam. Niemożliwe. Wow. Nie chcieli mi w to uwierzyć, bo przecież nigdy nie malowałam. I nagle po prostu coś się takiego odblokowało z tego mojego pragnienia i ja do tego stopnia się wkręciłam, że zaczęłam później właśnie tych, starałam się jakby naśladować tych impresjonistów i próbowałam odtwarzać te ich dzieła z lepszym lub gorszym skutkiem, ale to mnie rozwijało, właśnie taka próba naśladownictwa. I to były moje pierwsze doświadczenia z kolorem właśnie w aspekcie takim artystycznym. Później gdzieś tam akwarele, próbowałam farbami olejnymi, akrylami, więcej się wkręciłam. Oczywiście to było takie bardziej pasjonackie, chociaż w pewnym momencie nawet myślałam o tym, żeby pójść do liceum plastycznego, to były takie gdzieś tam aspekty. Ale to się w tą stronę nie rozwinęło, niemniej rozwijało się to właśnie w takich moich wyrażania mojej osobowości, mojej jakiejś wrażliwości. No i to był taki pierwszy aspekt związany z kolorem. Ale to było tak, że to, nie wiem, rodzice albo jakaś nauczycielka w szkole w tobie to zaszczepiła? Zupełnie nie. Po prostu z rękawa, można by tak powiedzieć. Wow. Sama z siebie. No, pamiętam, że, że to był jakiś taki czas, że w sklepach czy w kioskach pojawiły się jakieś takie gazety związane z impresjonizmem i ja po prostu zaczęłam to kupować i w ogóle nie wiem, co było motywacją. Ja nie odnajduję tego momentu, że ktoś mnie zainspirował, że ja znalazłam jakiś autorytet, bo to czasami jest związane z taką jakąś rzeczywistością. Tutaj tego zupełnie nie było. Tak jakby po prostu człowiek wstaje i któregoś razu robi coś innego niż zwykle i coś się rozwija. I to tak było w moim przypadku. Natomiast te inne aspekty właśnie, o które pytasz, związane z modą, z tymi latami 50., no to jakby tutaj był taki drugi wątek, że zawsze rzeczywiście ja się interesowałam modą, zawsze chciałam się fajnie ubierać, chociaż nie zawsze potrafiłam, bo to też nie wcale nie szło w parze i mam też na swoim koncie bardzo taki mocny kryzys związany właśnie z wyglądem, z samopoczuciem, z odrzuceniem swojej kobiecości, z odrzuceniem w ogóle siebie, swojej osobowości, z poczuciem piękna. Mam naprawdę taką grubą historię takiego braku akceptacji, depresji, czasu, kiedy bardzo dużo przytyłam i w momencie właśnie, kiedy przytyłam, ja nie potrafiłam tego grubszego ciała ubrać. I to było dla mnie straszne, bo ja chciałam się dobrze ubrać, zawsze mi się podobała moda, lubiłam, lubiłam makijaż, a po prostu tak zwane babskie rzeczy. I to był straszny moment, kiedy w liceum moje koleżanki się stroiły, chodziły na dyskoteki, a to był wtedy ten czas dla mnie, kiedy ja tak bardzo przytyłam, przeżywałam taką młodzieńczą depresję, która była niezdiagnozowana. To nie był czas, można było pójść na terapię, tak. To był temat wstydliwy, więc to był straszny etap w moim życiu. No i właśnie, i w momencie, kiedy przeszłam taką zmianę też dzięki temu, że poznałam mojego obecnego męża, który bardzo mi pomógł wyjść z tego stanu takiego depresyjnego, to też przeszłam taką metamorfozę związaną właśnie z wizerunkiem. Oczywiście ja to mówię w takim wielkim skrócie, to działo się naprawdę latami. Latami dochodziłam do pułapu, w którym w pełni zaakceptowałam siebie, zrozumiałam, kim jestem, wróciłam jakby do takich korzeni własnej osobowości, bo z natury i takiego obdarowania naturalnego jestem typem ekstrawertycznym, pogodnym, wesołym, optymistycznym i musiałam na nowo do tego dojść. I musiałam sobie przypomnieć, jaka byłam w szkole podstawowej, bo taka dokładnie byłam, dusza towarzystwa, bardzo dużo znajomych i później to wszystko zatraciłam, stałam się osobą schowaną, zalęknioną. Jak mój mąż mnie poznał,
i chciał mnie przedstawiać w jakimś swoim towarzystwie. On bardzo dużo też znał ludzi takich związanych ze sceną artystyczną. To ja się strasznie wstydziłam i prosiłam go, tylko mnie nikomu nie przedstawiaj. Byłam tak schowana, gdzie dzisiaj jak opowiadam tę historię, gdzie ja znowu jestem taką osobą, która jest gdzieś na zewnątrz i jest otwarta, to nikt nie chce w to uwierzyć, że ja tak mogłam w ogóle funkcjonować, a to tak naprawdę było. No i w momencie, kiedy tą całą taką, takie przeobrażenie, czy powrót do takiego odkrycia na nowo, kim jestem, kiedy to wszystko nastąpiło, przez wiele lat naprawdę, jeszcze raz powtórzę, przez wiele lat dochodziłam do tego pułapu, no to odkryłam w sobie siłę też na to, żeby pójść za moimi fascynacjami właśnie związanymi z tymi latami 50. A to też zaczęło się w takim momencie mojego życia, kiedy ja się troszkę właśnie zajmowałam rękodziełem i w pewnym momencie wyprodukowałam taki swój rękodzielniczy produkt i robiłam z takiej masy, którą razem z moim mężem wypracowaliśmy, czy w ogóle wynaleźliśmy, można powiedzieć, skonstruowaliśmy skład tej masy plastycznej, robiliśmy takie lalki do dziewczęcego pokoju i one wszystkie były stylizowane na takie kobiety z lat 50. w obszernych sukienkach, właśnie takie przypominające sylwetki Diora. Tak. I ta fascynacja w ogóle takimi właśnie fasonami z tego okresu gdzieś potęgowała się przez to, że ja robiłam te lalki, zaczęłam się wczytywać właśnie w różne magazyny modowe związane właśnie z jakąś taką, no, z informacjami na temat mody z tego czasu. Mnie to zafascynowało, ale nie miałam jeszcze na tamtym etapie w sobie takiej siły, żeby spróbować właśnie samą siebie tak ubrać. Mnie to fascynowało, mi się to podobało, ale po pierwsze też nie widziałam możliwości, gdzie zdobyć takie ciuchy, to po pierwsze, bo dzisiaj też jest łatwiej. W tamtym czasie nie było takich możliwości. Po drugie, nie miałam takiej odwagi, ale to właśnie też był taki moment, że ja gdzieś rozwinęłam w głowie to wszystko. I później, jak już doszłam do tego etapu takiego totalnego odblokowania swojej osobowości, to pomyślałam sobie, ale przecież ja chcę, ja o tym marzę, żeby tak się ubierać, mnie się to podoba, ja czuję, że to jestem ja. I w którymś momencie po prostu też to trwało. Krok po kroku zaczęłam budować garderobę właśnie wokół tych lat 50., gdzie się bardzo inspiruję tą dekadą. No i rzeczywiście się okazało, że te fasony lat 50., one super współpracują z moją sylwetką, bo to też nie każda kobieta musi się odnaleźć w czymś takim. I dużo osób też na zewnątrz mówi, że tak, to do ciebie naprawdę pasuje, właśnie tak jak sama powiedziałaś. Co jeszcze bardziej mi jakby potwierdziło, że tak, to jestem ja. Ja się w tym naprawdę dobrze czuję, ja się nie czuję przebrana. To jestem ja i ja siebie kocham w tym wydaniu. Ja czuję się po prostu jak królowa, która przechodzi przez ulicę, kiedy naprawdę właśnie w taki sposób się ubiorę. Do tego wszystkiego właśnie dołożył się jeszcze ten kolor, który z tego aspektu związanego ze sztuką przeniosłam na aspekt związany z wizerunkiem, z ubraniami. Także to jest taki wieloetapowy, wielowątkowy proces, jak przeszłam z jakichś innych dziedzin do tego, co jest dzisiaj i połączyłam to właśnie taką pracę nad wizerunkiem i można by było pomyśleć, że zajmuję się zewnętrzem tego, jak ludzie wyglądają, a głównie jednak kobiety, bo to one w większości są moimi odbiorczyniami, też klientkami, ale się okazuje, że ta praca nad zewnętrzem dotyka wnętrza i to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak. Tak, i nawet wiesz, twoja historia, jak o tym opowiadasz, właściwie jak sobie tak patrzę, mam na kartce pytania, które gdzieś tam już wysyłałam ci mniej więcej, o czym będę chciała z tobą rozmawiać, no to gdzieś to wszystko, ty to przeżyłaś, jakby przeszłaś w swoim życiu, w swojej drodze. Ja miałam też takie podobne doświadczenia i dlatego myślę sobie, że wow, to będzie super, bo jesteś też wiarygodna w tym, co robisz, dlatego że sama przez to przeszłaś, więc naprawdę teraz już widzę, skąd też ten ogień taki, który ty przekazujesz i jest to takie prawdziwe i autentyczne i to przyciąga, bo to zawsze będzie przyciągało. Jest mi bardzo miło to słyszeć, to prawda, że to tak działa, bo
Czasami ktoś mógłby mi zarzucić, że mądrujesz się dzisiaj, bo masz dobrą sylwetkę, bo wszystko ci pasuje. Mm-hmm. Halo, ja mm-hmm. pamiętam te czasy, kiedy ja ważyłam 30 kg więcej. Ja tego nie mówię z perspektywy osoby, która się urodziła z wspaniałą sylwetką mm-hmm. i ona nic nie rozumie. Ja wiem, co to znaczy taki mm-hmm. ból, kiedy nie akceptujesz swojego ciała, kiedy to ciało w rozmiarze XL po prostu jest dla ciebie nieznośne, jest powodem twojej zgryzoty. Ja to przeszłam, mm-hmm. wiele lat nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Także no mówię, tak jak ty to podsumowałaś, że po prostu no ja mówię to z perspektywy osoby, która to przeszła, która przeżyła zmianę, mało tego przeżyła. Ta zmiana się nie wydarzyła sama z siebie. Ja musiałam bardzo dużo ciężko na tę zmianę pracować. Wylałam wiele łez, wiele miałam nieudanych prób, wiele etapów takich, kiedy myślałam, że to już, że już ta zmiana jest całkowita, a się okazywało potem, że jeszcze nie i jeszcze nie i jeszcze nie. I myślałam sobie, ile lat muszę jeszcze nad sobą pracować. Także to tak a naprawdę... To jest proces. No dokładnie. Także to, o czym mówię, to jest praca przez moje 20 lat. To nie stało się w przeciągu ostatniego roku. Ale myślę, że to nawet jakby całe życie, można tak powiedzieć, no bo my dochodzimy do pewnego miejsca, ale to wszystko gdzieś jest też jakby taką kontynuacją i też wszystko ma jakiś na nas, wywiera jakiś wpływ na nas, prawda? Na to wcześniejsze życie, jak byliśmy dziećmi w ogóle. Więc... Zdecydowanie. No i teraz właśnie powiedz mi, czy ty dostrzegasz też to samo u kobiet, które przychodzą do ciebie, które potrzebują twojego wsparcia, twojej pomocy, chcą skorzystać z twojej usługi i może one nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że to będzie tak wielowymiarowa usługa i że właśnie to nie będzie tylko praca z zewnętrznością, tylko że też właśnie dotkniemy pewnych aspektów, emocji, samoakceptacji, że właśnie tam będziemy dotykać tych takich subtelnych, gdzieś subtelnych naszych warstw, które, które w sobie mamy. I właśnie jak to się odbywa, właśnie kiedy one przychodzą? Czy dostrzegasz też to, że i mówisz im o tym, że to będzie też proces? Jak to jest właśnie z twojego doświadczenia, z czym ty się stykasz też na co dzień? Czy widzisz też takie same przypadki, jak było u ciebie? Jak to się działo u ciebie? Czy widzisz też, że jesteśmy takie same jako kobiety, że przechodzimy przez podobne etapy, że też właśnie nie wierzymy w siebie, że właśnie... że to idzie w parze, kiedy... Oj, tyle pytań. Z tym jednym pytaniem. Poradzimy sobie. No właśnie, czy to idzie w parze z tym, że... No właśnie, co było najpierw? O, dużo mi się tutaj kwestii. Dobrze, to już może nie dopytuję, może mm-hmm. później do tego wrócę. Może odnieść się do tego, co... Wiesz co, generalnie co powiem ci, bo tak, bo ja w dużej mierze oczywiście pracuję online z osobami. Obecnie swoją usługę skonstruowałam tak, żeby ona rzeczywiście była wykonywana online i mam dzięki temu systemowi, który wymyśliłam, dużo większe możliwości, często gęsto doboru właśnie tych kolorów do urody i jakby robienia tego bardziej no, precyzyjniej niż w takim spotkaniu na żywo, więc ja zdecydowanie dużo kobiet namawiam, żebyśmy jednak tę usługę zrobiły online. Natomiast niezależnie od tego i niezależnie też od tego, że to daje mi troszkę mniejsze możliwości z kolei takiej rozmowy, to mimo wszystko bardzo często po wykonaniu usługi, gdzie nic nie mówię, po prostu kobiety przysyłają zdjęcia, tam są pytania i ja po prostu robię analizę kolorystyczną i nie ma tej rozmowy o emocjach, nie dotykamy jakichś osobistych tematów, to po wysłaniu tej analizy kolorystycznej, gdzie kobiety mogą widzieć się, bo to też jest tak skonstruowane, że one dostają zdjęcia, w których widzą się we wszystkich dobranych dla siebie kolorach lub w dobranych dla siebie szminkach. Robię taką usługę komputerowo, to też jest taką wartością, bo na żywo my zapominamy pewne rzeczy, przykłada się te kolory, odchodzimy od lustra i za tydzień już nie pamiętamy tego wrażenia. Natomiast tutaj jest coś stałego. I bardzo często one po tygodniu, dwóch, jak trochę tak właśnie to przetrawią, to piszą do mnie szczere maile, jak bardzo to je dotknęło, jak dużo to im dało, jak one się mogły zobaczyć w tych kolorach, że to jest początek czegoś nowego dla nich, że jest to niesamowite. I właśnie takie szczere później dostaję maile, które dla mnie są zawsze zaskoczeniem, bo właśnie mogłoby się wydawać, że ja przecież no, tylko dobieram te kolory do urody i w materiałach, które ode mnie dostają, są takie informacje związane typowo z wizerunkiem. Natomiast się okazuje, że to dotyka, bo to dotyka wnętrza i kobiety chętnie o tym mówią. Często zdarza się też, że już
w momencie, kiedy przysyłają mi zdjęcia, na których mam pracować, to już jest informacja, że potrzebuję zmiany. Robię to dla siebie, bo jestem w punkcie takim krytycznym, nie podobam się sobie, mam problemy ze sobą, muszę coś zrobić. Też mam taką sytuację, ponieważ ja oprócz tego, że jakby tutaj no, mam taką usługę doboru kolorów, mam też swoją szkołę koloru, gdzie kształcę inne dziewczyny właśnie na kolorystki. I część osób, część kobiet, która przyszła, żeby zrobić tą szkołę, to one też mi mówiły, że one wcale chyba nie chcą zostać kolorystkami, ale one potrzebują zrobić coś dla siebie, bo jest im źle we własnej skórze, z własną jakąś taką sytuacją, chcą zrobić coś rozwojowego. Także widzę, że właśnie takie rzeczy, które pozornie mogłyby się wydawać, są może takie próżne nawet. Bo takie komentarze też dostaję, że niczym poważnym się nie zajmuję. Zdarzają się takie komentarze. Natomiast myślę, że no właśnie, to jest chyba niezrozumienie tematu, że my jesteśmy całością. Ja bardzo staram się zawsze przekazać to, że to nie jest tak, że my możemy teraz skupić się na wnętrzu człowieka i mówić o tym, że nasze zewnętrze jest nieważne. To nie tak. Człowiek jest jednością i właśnie do człowieka mam takie holistyczne podejście. To, czego ja szukam na przykład w medycynie, żeby jak idę do lekarza, żeby lekarz się zajął mną jako całością, to samo w mojej dziedzinie. Człowiek jest całością. Ważne jest i twoje wnętrze, i zewnętrze. Zawsze się śmieję, że gdybyśmy mieli nie mieć ciał i zewnętrze byłoby nieważne, to byśmy byli pewnie duchami. Ale mamy ciała, jesteśmy tak samo duchowi jak fizyczni, więc jedno i drugie się liczy, jedno drugie jest ważne. I z tej perspektywy zachęcam kobiety, żeby dać swojemu ciału wszystko, co najlepsze, całe nasze najlepsze traktowanie. Oczywiście, stricte zajmuję się urodą, ale to się tyczy wszystkiego, tak? Tego, jak się odżywiamy, czy inwestujemy w jakiś ruch i tego, jak się ubieramy, czy wyposażamy swoje ciało też w najlepsze ubrania, jakie są możliwe na ten moment dla nas do zdobycia. Myślę też, że to jest też takim objawem takiego właściwie poszanowania samej siebie, prawda? Że dochodzimy do takiego miejsca, no bo wiesz, ten punkt wyjścia jest taki, że otrzymujesz informację, ja siebie nie akceptuję, nie wiem, czuję, że muszę coś zmienić, doszłam do takiego miejsca w swoim życiu, w którym coś mi nie pasuje. I najczęściej jest tak, że te kobiety, ja na przykład jeszcze też ze swojego życia wcześniejszego pamiętam, kiedy pracowałam ze stylizacjami, a jeszcze wtedy wówczas nie było to tak rozwinięte internetowo wszystko, więc gdzieś bywałam w tych garderobach i w szafach, grzebałyśmy razem z tymi dziewczynami, zaglądałyśmy co tam się dzieje w tych szafach i jakich ubrań tam jest najwięcej i pewnie kiedy one wypełniają jakieś tam ankiety i w ogóle, no to gdzieś one same zaczynają konfrontować się z tym, że tam jednak jest większość ubrań, które na przykład się okazuje, że w ogóle nie pasują im do sylwetki, że jej nie podkreślają. No i to też jest właśnie, że to się skądś zaczyna, czyli zaczyna się z tego, że jednak w jakiś sposób pokazuję siebie na zewnątrz, tak, że nie jestem z tego zadowolona, widzę, że nie ma takiego rezultatu, że ja sama nie czuję się pewnie, nie czuję się szczęśliwa, nie czuję się właśnie taka spełniona, pełni kobieca, prawda? Tak. Więc jakby widać, że ta zewnętrzność wpływa na nasze emocje i na to, jak my się czujemy ze sobą. Zdecydowanie. Więc ten kierunek nas właśnie wypycha do tego, żebyśmy coś z tym zrobili, prawda? No tak. I nie ma innej drogi. I później to zaczyna mieć ten wpływ pozytywny. No i właśnie, a jakie są wiadomości później? Że co się zmieniło? I jakie otrzymujesz te informacje? Właśnie, jakie one dostrzegają zmiany? Czy jakby jakie ty też dostrzegasz? Jakbyś mogła powiedzieć też przez pryzmat swojej zmiany? Też może to tak ponazywać troszkę właśnie. Co się zmieniło tak naprawdę? I co może zmienić to, że ja odkrywam, jakie są moje kolory, jakie są moje kształty, formy, które powinnam na siebie ubierać, które będą właśnie mi pokazywały i podkreślały moje atuty. Tak. No, myślę, że przede wszystkim to jest kwestia czegoś takiego, że kobiety wychodzą, bo niestety Polki są bardzo zachowawcze. One mają szaro-bury świat w szafach. I teraz nie chcę tutaj krytykować tego, że lubimy może jakieś monochromatyczne kolory, ale często gęsto to nie jest nawet kwestia tego, że my lubimy. Tylko, że my się po prostu boimy. Ja bardzo dużo otrzymuję takich wiadomości. Ja się ubieram tak, bo ja nie chcę, żeby mnie ktoś widział w tłumie.
Ale dlaczego? Co się ci stanie? Wybuchniesz, jak ktoś się popatrzy, nie? Po prostu. No i ja rozumiem, że jest część takich osobowości bardzo introwertycznych i to jest jakby w zgodzie z ich naturą, ale tak naprawdę uważam, i taka jest moja obserwacja, i takie są moje wnioski, że większa część jest osób wcale nie introwertycznych, tylko tak zalęknionych, że to jest powodem tego, że one nie chcą ubierać koloru, one się boją, bo co ludzie powiedzą. I pomimo, że jesteśmy w XXI wieku, gdzie by się mogło wydawać, że kobieta dzisiaj ma wolność odnośnie tego, jak się może ubrać, w jaki kolor, w jaki fason, może wszystko, to jednak się okazuje, że ona może wszystko, ale ona nie chce wszystkiego. Ona się nadal boi z niewiadomych tak naprawdę powodów, bo nawet jeżeli ktoś na ulicy krzywo się na nas spojrzy, to to nie jest czas, że przez to będą jakieś inne konsekwencje i nie wiem, i po prostu spadnie na nas jakaś niełaska. No to będzie tylko kwestia tego, że ktoś się krzywo spojrzy. Idziemy dalej, już go pewnie nigdy więcej nie spotkamy. To jest tylko tyle. Natomiast kobiety się tego boją. Dla kobiet to jest, nie chcę, żeby aż ktoś tyle się patrzył. Tak, to jest dla nich za dużo. O jedno spojrzenie za daleko. Co mi sprawia przyjemność, czyli kiedy się ludzie obracają na ulicę i patrzą się na te moje kolory, na te moje formy, które są często dosyć duże, to mi to sprawia przyjemność i czasami komentuję, no patrz, sama miej odwagę się tak ubrać. To innych to wprawia w takie zakłopotanie, w takie odrętwienie, nie chcę być zauważona. I to ja pracuję nad tym, żeby kobiety po prostu doszły do punktu takiego, ale co się stanie, kiedy ktoś nawet się krzywo spojrzy? Niech się spojrzy, ma problem sam ze sobą, jeżeli się krzywo patrzy, prawda? Bo przecież nie namawiam kobiety do nagle jakichś po prostu tutaj nieobyczajnych historii, które mogłyby budzić kontrowersje, tylko do tego, żeby może trochę więcej kolorów puścić do szafy, trochę więcej światła, trochę więcej tego, czego ja chcę, tak? Co jest spójne ze mną, odnaleźć swój styl, nie bać się właśnie być takim mniej zachowawczym w tym, jakie ubrania wybieramy. Ja to widzę, że to jest bardzo polskie, bo jak troszkę się pojeździ gdzieś po świecie, zwłaszcza jak się pojedzie im bardziej na południe, gdzie jest cieplej, kobiety się nie przejmują, tak? Jest kolorowo, kobiety są takie bardziej, no mają to, powiem kolokwialnie, w nosie, co tam ktoś pomyśli, przynajmniej bardziej niż w Polsce. Oczywiście ja też rozumiem, że to są rzeczy takie kulturowe, kultura, to wynika jeszcze ze średniowiecza, że zostało nam to kulturowo narzucone, że kolory są no, niegodne, jakieś takie krzykliwe, są jakieś takie grzeszne i tak dalej. Tutaj nie chcę wcale uderzać w jakieś tematy religijne, bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj krytykować czyjeś powiązania z jakąś duchowością, ale rzeczywiście średniowiecze i to, co się później wydarzyło, reformacja, pewne rzeczy, które były związane z Kościołem w tamtym czasie, spowodowały, że wszystko, co kolorowe, zostało od nas odsunięte i zostało skrytykowane. I jedyne, co było szlachetne i godne prawowitego chrześcijanina, to była czerń, szaroburość i wszystko, co jest mało krzykliwe. Gdzieś kolor błękitny tylko się ostał jako ten jedyny godny, co do dzisiaj pokutuje w zachodniej cywilizacji, bo się okazuje, że błękit, odcienie błękitu są najchętniej jednak wybieranym kolorem właśnie przez zachodnią cywilizację i są naszym ulubionym kolorem. Ale tak to jest, że też różne rzeczy jeszcze późniejsze związane z modą, z historią spowodowały, że my się tych kolorów boimy. Kolory uważamy za coś kiczowatego, kolory kojarzą nam się z jakimiś dzikimi ludami, z etnicznością, tak. I są takie wypowiedzi Goethego, że tylko dzicy ludzie ubierają się w kolory. Więc to jak zaczynamy to studiować, jak zaczynamy odkrywać, skąd się to wszystko wzięło, a do tego dochodzą jeszcze nasze lęki, no to się wszystko łączy w taką jedną wielką kulę, że boimy się tych kolorów, chcemy szaroburości i tylko szaroburość kojarzy nam się ze stylem, z pięknem, z klasą. Ja w którymś momencie zrobiłam na Instagramie takie story, w którym pokazałam ludziom starożytne rzeźby, które były w takich kolorach, których wszyscy
określili jako kiczowate, ale okazuje się, że starożytność właśnie taka była i dla ludzi to jest wielki szok, że to nie były białe marmury, tylko to były kolory jak prosto wyciągnięte po prostu z dziecięcego pudełka z kredkami na żywca po prostu użyte. No i dla ludzi to jest szok, bo my myślimy, że klasyka, właśnie to, co zostało zaciągnięte gdzieś, zaczerpnięte ze starożytności, to jest biel, marmur, beż. No i to jest tak, ja się staram łamać te nasze takie stereotypy i zachęcać do tego, żeby wpuścić ten kolor do szafy i w ogóle do życia, bo kolory mają, tak jak sama zapewne wiesz, naprawdę niesamowitą też moc terapeutyczną. I dlaczego by tego nie wykorzystać? Dlaczego my się tak bronimy przed tym? Przecież to może nas uleczać, przecież to może nam poprawiać nastrój. Nie tylko nam, to może pomagać jakby poprawiać nastrój osobie, z którą się spotkamy. Więc ja też mówię często na moich kanałach, w social mediach, ludzie, wykorzystajmy to, możemy komuś sprawić radość, tak. To po pierwsze. Po drugie, możemy komunikować tak niewerbalnie przez to, jak się ubierzemy, o różnych rzeczach. Kiedy my rozumiemy te niuanse, możemy wykorzystać kolor naprawdę tak w tak wielu aspektach i odnosić korzyści też z tego, więc kurczę, no po prostu marzy mi się, żeby naprawdę Polki zwłaszcza zachęcać do takiego podejścia, mogę wykorzystać kolor na swoją korzyść, nie? I to jest gdzieś chyba moja misja. Jeśli ta rozmowa jest dla Ciebie ciekawa, zapraszamy Cię do zasubskrybowania kanału Szósty Zmysł. Ja powiem Ci, że jak mówiłaś o tym, że Polki uważają, że jakby jest kolor jest postrzegany jako kicz, to jest dla mnie jakieś matko. Tak. Bo mi się kojarzy kolor z życiem generalnie. Ja uwielbiam po prostu, dlatego też często sięgam po kolor, jak gdy maluję i też sama widzę na przykład, jak pracujemy z kolorem na warsztatach, na przykład jak osoby sięgają po kolory, jak te obrazy są takie żywe i takie soczyste, to po prostu od razu pojawia się więcej radości. I to jest to, co powiedziałaś, że my kolorem, nawet ubierając go na siebie, możemy dawać komuś też tą radość. Tak. Po prostu aż mnie to dziwi, że są takie jakby diametralnie skrajne poglądy i że to wciąż jeszcze w nas jest. Jest w nas i jak ktoś działa troszkę w świecie Instagrama, to może bardzo łatwo zauważyć, że wszystkie konta, wszystkie profile, które są beżowo-białe, cieszą się największą popularnością. Ja się staram... Widzę w malarstwie. Tak, też. No właśnie. Jak zaczynamy, znaczy nie mówię, bo też jest drugi jakiś skraj, że bardzo kolorowe miejsca też mogą zdobyć popularność, no ale cały ten trend taki związany z właśnie z jakąś taką francuską elegancją, którą ja też bardzo lubię, bo to jest piękne i nie chcę temu zaprzeczać, ale to nie jest jedyna wersja piękna, nie? Bo też nie chcę tutaj niczego degradować, bo to też jest piękne. Ten beż, ta biel, ten monochrom, też potrafię się tym zachwycać, ale chciałabym, żebyśmy rozumiały jako kobiety, jako Polki, piękno szerzej. I żebyśmy po prostu zobaczyły, że to nie jest jedyna wersja elegancji, że to nie jest jedyna wersja piękna, ten beżowo, monochromatyczny świat, albo czarno-biały świat, tak, gdzie czerń, która no, w naszej cywilizacji cały czas ona jest na piedestale elegancji, to, że to nie jest jedyna wersja. Mało tego, ja cały czas staram się zachęcić Polki, żeby czerń zastąpiły granatem, bo do naszej takiej typowej polskiej urody zdecydowanie granat bardziej pasuje, on nas mniej dociąża, on powoduje, że wyglądamy no, nie tak smutno, bo też to staram się wytłumaczyć, że czerń powinna dodać nam klasy, seksapilu, powabu, wdzięku. W momencie, kiedy ta nasza uroda z tą czernią nie koreluje, to ta czerń nie spełnia tego swojego zadania. I my chcemy wyglądać elegancko, ale się okazuje, że wyglądamy smutno, że wyglądamy pogrzebowo, że nam to dodaje lat. O ile dziewczyny, które mają 20 lat, dla nich to jest wszystko jedno. O tyle, kiedy zaczynasz mieć 40 lat, to przestaje ci się podobać to, że czerń ci dodaje kolejnych 10. I to też zauważam sama po sobie, że z wiekiem ta perspektywa się zmienia. Że jednak
Nawet jeżeli moim celem nie jest to być może, żeby robić sobie jakieś zabiegi tutaj kosmetyczne czy chirurgiczne, żeby się odmładzać, to jednak no nie chcę się w drugą stronę dociążać chociażby tym, że wybieram kolor, który mi te lata dodaje. I ja zawsze tutaj taką anegdotę powtarzam, ponieważ ja sama też mam taki typ urody, że ta czerń jednak mnie dociąża. Ja jej nie mogę za dużo mieć w stylizacjach, jeżeli nie chcę wyglądać o 10 lat właśnie więcej. Nie mogę mieć jej za dużo przy twarzy. Ale któregoś razu na spotkanie ze znajomym, z którym współpracowałam swego czasu, ubrałam się właśnie w czarny golf. I w ogóle w taką czarno-białą stylizację, ale gdzieś tutaj było dużo tej czerni. I to była taka osoba, która no na temat koloru niewiele wie i w ogóle no, nie zwracająca uwagę na różne takie niuanse, ale jak tylko mnie ten mój znajomy zobaczył, to się po pierwsze zapytał, jesteś chora? Ojej. Bo tak było, bo tak ta czerń zadziałała, więc ja też staram się uświadomić kobietom, okej, noście co chcecie, noście czerń jak macie ochotę, noście beż jak macie ochotę, ale miejcie samoświadomość. Tak, tak. Bo to o to chodzi, bo to nie o to chodzi, żeby teraz powiedzieć, nie noś tego, noś to, tu jest zakaz, tam jest zakaz. Nie, możesz wszystko, tylko zrozum, co to robi. I jakby tutaj jest moim zdaniem klucz do sukcesu, bo ja tak samo nie zawsze ubieram kolory, które są zgodne z moim typem urody i dzisiaj przybyłam tu w beżowym tręczu, który absolutnie nie jest z mojej palety. Natomiast ta świadomość tego właśnie, co te kolory różne ze mną robią, pozwala mi tymi kolorami dysponować według tego, jak chcę, z pełną świadomością. I to jest, uważam, super. No a właśnie, czy dostrzegasz też to, że faktycznie kolor wpływa na emocje i czy też uświadamiasz to klientkom, osobom, które korzystają też z swoich usług, że zwróć uwagę, zobacz nawet właśnie, jak się zmieni twój nastrój, bo faktycznie my sami dostrzegamy, ja nie wiem, ja też często widzę, że dużo zależy od mojego nastroju, że ja czasami faktycznie mam jakiś okres w życiu, bo pewne kolory mogą nam się kojarzyć z jakimiś właśnie emocjami, tak? Bo na przykład ta czerń się kojarzy z żałobą, właśnie ze smutkiem, dlatego to, co mówisz, jest takie dosyć wymowne, że gdzieś, jeżeli ktoś przez bardzo długi czas chodzi cały czas w czarnym, no to w końcu jak ktoś go zna, no to nasuwa się to pytanie, ale ty jesteś w żałobie, bo to jest dzień w dzień. No taka jest nasza kultura. Więc tak, więc jest to skojarzenie, ale też może być tak z innymi kolorami, prawda, że one wzbudzają jakieś nasze emocje i skojarzenia i też wstajemy rano i mamy nastrój na coś. I czasami ja na przykład też widzę, że wieczorem sobie myślę, okej, to jutro ubiorę to, wstaję rano i mówię, nie, ja w ogóle nie chcę cokolwiek innego. Więc jak ja dostrzegam u siebie bardzo mocną korelację z emocjami. Czy ty też to widzisz i czy też to właśnie dostrzegałaś nawet na tych kursach, jak prowadzisz już dla przyszłych kolorystek? Czy widzisz też, jak one zmieniają nastrój, kiedy ubierają różne... Powiedz, jak to z twojego doświadczenia? No zdecydowanie. Jakie są wnioski? Po prostu wybory kolorystyczne mają tak szalony związek z emocjami i też z przeżyciami. I tu nie mówię tylko o pozytywnych. I my możemy nimi sobie właśnie, możemy ich używać do tego, żeby sobie ten nastrój właśnie poprawiać. Dokładnie. Ja czasami na warsztaty ubieram coś na przykład czerwonego, żeby dodać sobie energii. Dokładnie. Ja właśnie jestem ciekawa, jak to z twojego doświadczenia. Dokładnie tak. Znaczy ja w ogóle pierwsza rzecz, od której też wychodzę i to robię w takiej mojej komunikacji właśnie w social mediach, bo jakby w trakcie takiej usługi no nie dam rady powiedzieć wszystkiego klientce, dlatego później te klientki obserwują mnie w social mediach i ja daję jakby takie kolejne kroki już po tej analizie, żeby one miały coraz większą świadomość właśnie na temat koloru, także tam jest takie uzupełnienie do tej mojej całej usługi, gdzie one mają już tę wiedzę za darmo. Natomiast to, od czego ja zawsze staram się wyjść, to od tego, żeby ludzie sobie uświadomili, skąd się biorą ich kolorystyczne niechęci. Bo czasami nam się wydaje, ja tego nie lubię, bo to jest brzydkie i już. Ale za tym, że to jest brzydkie, kryją się nawet czasem bardzo traumatyczne wydarzenia. I któregoś razu pamiętam, jak rozmawiałam z jedną osobą na Instagramie i ona mi powiedziała, że nie lubię brązów i fioletów. A ja mówię, dlaczego? Bo są brzydkie. Ale dlaczego? Kojarzą mi się ze starością. Ale dlaczego ci się kojarzą ze starością? Bo moja babcia, jak leżała w trumnie, była ubrana w te kolory. Ale dopiero na drodze takiej rozmowy, ale dlaczego to ci się kojarzy? Skąd się to wzięło? Dochodzimy do sedna, do skojarzenia. Dlaczego pewne kolory odrzucamy? I to jest też coś, z czym ja muszę trochę pracować, a czasami w cudzysłowie troszkę walczyć, bo dobiorę klientce kolory, w których ona pięknie wygląda, ale ona mówi, nie, nienawidzę tego koloru.
I czasami staram się po prostu dać takie pytanie, niczego nie chcę narzucać, ale mieć takie pytanie. To może zastanów się, skąd się to bierze, bo obiektywnie wyglądasz w tym pięknie. I być może czasami nawet trzeba iść na psychoterapię. I mówię tutaj bardzo poważnie, bo za tymi niechęciami kryją się jakieś traumy. I ja sama mam taką historię, dlatego wpadłam na to, bo sama ze swojego życia mam historię, 20-letnią historię nienawidzenia koloru bordowego. I skąd się ta historia wzięła i ta nienawiść? Właśnie, z czasów, kiedy byłam tęższa, kiedy miałam te swoje stany depresyjne i w moim życiu naprawdę działy się same najgorsze rzeczy. To była lawina złych rzeczy. Ja nie potrafiłam się w tym czasie ubrać tak, jakbym chciała, nie wyglądałam tak, jakbym chciała, nie akceptowałam siebie. I pamiętam, że w tym czasie to był też taki w ogóle czas, że o ubrania większe. Dzisiaj to jest normalka, że my mamy w sklepie rozmiar 40, 42, 43, tak. To jest normalka. Wtedy się kończyło na 40, gdzie 40 była uważana już za po prostu obszerny rozmiar. W momencie, kiedy ja miałam 42, 44, gdzie też te rozmiary 42 kiedyś, to jest jak dzisiejsze 36, naprawdę to się tak zmieniło, ale to było uważane za coś ogromnego, za ogromne ubranie. Nie było do tego dostępu, więc ja naprawdę nie miałam się w co ubrać. I pamiętam, że w tamtym czasie moja mama kupiła bordową bluzkę, która była w miarę taka, że ja się w niej czułam komfortowo jakby ze swoją tuszą. I przez to, że nie miałam się w co ubierać, ubierałam cały czas tę bordową bluzkę. W momencie, kiedy doprowadziłam swoje ciało do stanu, w którym chciałam się znaleźć i schudłam i przeszłam taką metamorfozę właśnie samoakceptacji, ja po prostu znienawidziłam ten kolor i powiedziałam, nigdy więcej już nic bordowego w moim życiu. Bo przez ileś lat nosiłam tę bordową bluzkę nieustannie z braku możliwości. I kryłam się w tej bordowej bluzce, bordowej szmacie, jak ja to dzisiaj mówię, bo ta bluzka była okropna, jakby z dzisiejszej perspektywy, jak sobie to przypomnę. I naprawdę wiele lat zajęło mi takie właśnie dochodzenie do równowagi, stanie się na własne nogi i konsekwencji odczarowanie tego koloru i spojrzenie na niego, okej, ten kolor nie ma w sobie nic złego i on obiektywnie nie jest brzydkim kolorem, tylko ja mam z tym kolorem brzydką historię. I tutaj trzeba zrobić pracę, a nie mówić o tym, że to jest brzydkie, bo nie jest. To już jest inna kwestia, czy to mi pasuje, czy nie pasuje, czy to jest zgodne z moją urodą, to jest jakby coś innego. Natomiast doszłam do momentu, w którym twierdzę, że nie ma brzydkich kolorów, nie wszystkie muszą mi pasować, ale nie ma brzydkich kolorów. Są brzydkie historie związane z nami i tymi kolorami. I to widzę bardzo często. Tylko, że no właśnie, kwestia tego, czy ja mam otwartą głowę i chcę się dobrać do moich niechęci, bo też nie każdy chce, nie każdy musi, nie zawsze ten czas jest odpowiedni i to też szanuję i rozumiem. Ale myślę, że fajnie jest w momencie, kiedy sobie przynajmniej zadamy pytanie, skąd mi się to wzięło, skąd jest moja niechęć i kiedy dojdziemy do tego, skąd się to wzięło, to może ja z tym popracuję, a może jednak odłożę, bo to nie jest ten czas i to też jest okej. Natomiast to jest jakby taka moja podstawa, żeby uświadamiać, że te nasze niechęci wiążą się zazwyczaj z jakimiś historiami, które warto przerobić. Więc szalony związek między emocjami a kolorystycznymi wyborami. Bliski związek. Tak, bardzo bliski. Intymny wręcz. Dokładnie, ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jak bardzo to wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego właśnie cały czas będę wracać do tego, że my jesteśmy jednością. To, co zewnętrzne, wiąże się bardzo z tym, co jest wewnętrzne w nas, gdzieś głęboko ukryte, nawet jeśli my sobie z tego nie zdajemy sprawy. No i ja tak przez właśnie tę moją pracę staram się tak delikatnie właśnie sugerować, dawać takie światło na to, żeby kobiety może zechciały same ze sobą porozmawiać tak szczerze, bo ze mną nie muszą oczywiście, że nie. Natomiast no fajnie, kiedy zaczynamy dochodzić do miejsca w życiu, kiedy się nie boimy ze sobą być przynajmniej uczciwe i nie boimy się przepracowywać pewnych rzeczy, żeby osiągnąć w życiu takie miejsce, w którym naprawdę czujemy, że żyjemy, czujemy, że jesteśmy szczęśliwe, że kurczę, to jest ten czas, lubię siebie, lubię otaczających mnie ludzi. No właśnie, to jest super miejsce, ale ono wymaga takiej szczerości. Więc tutaj znowu, to jest niesamowite, że kolor, praca z kolorem
może się przyczynić do tego, że my przejdziemy jakieś takie uzdrowienie, no właśnie, swojego wnętrza, swojej psychiki, swoich jakichś traum. Aczkolwiek podejrzewam, że nie zakończy się tylko na samej zmianie koloru, bo to co mówisz, że nieraz trzeba dotknąć jakiejś pomocy kogoś z zewnątrz, kto jest specjalistą i czasami są to historie, że ktoś umie sam. Zraniony. Tak, czasami są to historie takie, że ktoś umie sam coś przepracować, innym razem trzeba pomocy. Różne są historie, różne. My mamy też możliwości jakby takie, no niekiedy mamy takie jakby osobowościową siłę, czy po prostu jesteśmy silniejsi, coś potrafimy sami przepracować, innym razem nie. I jedno i drugie jest w porządku. Dla mnie to jest fascynujące, że rzeczą, zdawałoby się tak banalną, jak jest kolor, możemy dotykać ludzkich historii. I dla mnie to jest naprawdę, naprawdę niesamowite. No i też niesamowite jest to właśnie, o czym rozmawiałyśmy, że my możemy sobie w ciągu dnia poprawiać swoje nastroje tymi kolorami, że możemy sobie tym sterować według własnych upodobań. I ja też chciałabym tutaj powiedzieć, że często zdarza mi się, że kobiety przychodzą na analizę kolorystyczną, czyli właśnie chcą, żeby dobrać im te kolory, po czym dobiorę te kolory, i jest takie, o nie, po prostu nie. Nie podoba mi się to, to jest straszny brak akceptacji, totalne odrzucenie. I po 2 miesiącach, czasami po 1,5 roku ktoś do mnie pisze właśnie, że na początku strasznie to zanegował, odrzucił. Bo ja zawsze daję też taką informację, że to, co ja zrobiłam, tą pracę, ten dobór kolorów, to nie jest dekalog. Podejść do tego na spokojnie, poeksperymentuj. Mm-hmm. Nawet jak ci się na początku wydaje, że to nie jest dla ciebie, mm-hmm. jednak ci się to nie podoba, daj sobie czas. Mm-hmm. I często się zdarza, że właśnie po 1,5 roku albo po kilku miesiącach dostaję takie maile, w których kobiety mówią, że odrzuciły to, ale po czasie zaczęły jednak się otwierać, eksperymentować i dzisiaj są wdzięczne, bo widzą, że jejku, to jest to, że jednak te kolory pasują, że jednak one promienieją, że dostają komplementy, że ludzie to zauważają też na zewnątrz, że coś się wydarzyło fajnego, jak one zaczynają sięgać po te kolory. I to jest dla mnie taka nagroda, bo oczywiście fajnie, kiedy ktoś od razu przyjmie moją usługę i mi zaufa, że jestem w tym profesjonalna, więc ufa mi i stawia na te kolory, które dla niego wybrałam, ale z drugiej strony takie historie, w których ktoś mówi, nie, na początku to odrzuciłam, stwierdziłam, że to jest straszne, ale ktoś po czasie dochodzi do tego, kurczę, jednak nie, jednak coś w tym jest i się otwiera. Mm-hmm. I to są niesamowite historie i tych historii jest najwięcej. Mm-hmm. Rzadko kiedy, co jest ciekawe, pomimo, że kobiety przychodzą i mówią, jestem 100% otwarta na wszystkie kolory, dobiorę kolory, jest informacja, nienawidzę tych kolorów. Wow. Więc to jest takie zabawne, że my sobie wyobrażamy, że my jesteśmy otwarte, po czym dostajemy i mówimy, nie, jednak nie. Nie? I to jest też ciekawe, myślę, dla tych osób, które myślały, że one są w 100% otwarte, a potem się okazuje, że nie są. I dla nich to jest ciekawe. To jest tak, że my po prostu, wiesz, funkcjonujemy i to jest też to, co ja też dostrzegałam właśnie jakby w trakcie tego mojego doświadczenia z analizą kolorystyczną i z pracą z klientkami, no, że my się po prostu już na tyle przyzwyczaiłyśmy do tego, co ubierałyśmy na siebie, do tych kolorów, że nam się wydaje, że one są świetnie dobrane. Mm-hmm. Ale niestety później się okazuje, że ta gama kończy się na 3 na przykład kolorach tylko. Mm-hmm. Nie? Tak, i po prostu się okazuje, że no wow, jest taki wachlarz i w ogóle samego koloru przecież, no to powiedzmy jest jakaś tam barwa, ale ona ma tak wiele odcieni. O, tak, to jest kolejny aspekt. Kosmos, nie? Różowy to nie jest tylko, już my mamy tutaj dwa różne odcienie. A tych odcieni jest jeszcze mnóstwo i mnóstwo. I chodzi też o to, żeby znaleźć ten mój idealny odcień. Ja to zawsze mówię generalnie kobietom, żeby dać w ogóle do zrozumienia, jakie my jesteśmy wartościowe jako ludzie, że takie moje hasło, które ja gdzieś staram się przemycać, że każda kobieta zasługuje na swoją własną, spersonalizowaną paletę barw. My po prostu na to zasługujemy. To nie jest kwestia, tak jak ludzie, którzy uważają, że analiza kolorystyczna to jest wpychanie kobiety w więzienie, bo są zakazy, nakazy, to możesz, tego nie możesz. Absolutnie. To jest w drugą stronę. To jest w ogóle wypaczenie i niezrozumienie tematu. Analiza kolorystyczna to jest informacja, ty zasługujesz na zupełnie niepowtarzalną. Nikt nie będzie mieć drugiej identycznej palety, bo ja dobieram te kolory bardzo precyzyjnie i zawsze indywidualnie. To nie jest tak, że przychodzi do mnie klientka i ja
stwierdzam, że ona jest jakimś tam typem urody i wyjmuję z szuflady kolory dla tego typu urody i rozkładam i mówię, to jest twoja paleta. Nie, nie. Ja po prostu testuję. Ja dzięki narzędziom komputerowym mam tych możliwości doboru tych kolorów po prostu tak precyzyjnie różnych i te odcienie o krople więcej, o krople mniej, no mogę naprawdę precyzyjnie to zrobić. Bardzo dużo na przykład Polek ma taką urodę stonowanej jesieni. To jest bardzo częsty typ urody w naszym kraju i niezależnie od tego, że one się bardzo często powtarzają, to każda dostaje inną paletę. I to jest dla mnie niesamowite, bo ja wiem, że ja tworzę coś osobistego i też staram się uświadomić to kobietom, że profesjonalna analiza kolorystyczna, czyli nie taka z gazety, nie taka z internetu, z jakichś tam testów internetowych, to jest podejście spersonalizowane, to jest takie podejście, które ma ci powiedzieć, jesteś niepowtarzalna, jesteś wyjątkowa. Kolory twojej urody jest tak wyjątkowy, że będziesz miała swoją paletę barw, której nie będzie miał nikt inny. Dla mnie to, powiem szczerze, jest fascynujące. Ale nawet jak popatrzymy przecież, no jakby ta mieszanka, no bo mamy tak wiele na sobie kolorów już, z którymi się rodzimy, tak? No bo kolor włosów, kolor brwi, kolor rzęs, jakiś odcień, tak? Tęczówka, odcień, jaki mamy na ustach, odcień skóry, prawda? No to wszystko, gdzieś, nawet odcień zębów, to wszystko ma znaczenie i to wpływa na nasz wygląd i to faktycznie może być no, bardzo dużo możliwości, więc bardzo ja myślę nawet sobie, jak to mówiłaś, że to będzie, że to jest taka spersonalizowana i że poszerza się, nawet tak myślę sobie, że po prostu im więcej mam wiedzy na temat siebie, tym więcej jest we mnie tej świadomości i ja właśnie mam nawet większy wybór. Zdecydowanie. Że im bardziej jestem tego świadoma, tym więcej mogę się tym, tym bardziej mogę się tym bawić. Dokładnie. I mogę sobie tym żonglować i wybierać. Nie? No to właśnie ja troszeczkę czasami tak złośliwie mówię, że najbardziej krytykują kolorystkę, najbardziej krytykują mnie osoby, które mają beżowe profile. Właśnie, że ja, wpycham kobiety w szuflady i zawsze się z tego śmieję i mówię, jak to jest możliwe, że do takich absurdalnych wniosków dochodzi ktoś, kto ubiera się w czerń, beż i biel, prawda? Że to ja funduję kobietom więzienie, podczas gdy ja namawiam kobiety, żeby właśnie wyjść poza ten monochrom, też nie zmuszając ich do niczego, bo przecież każdy samodzielnie i jakby sam decyduje się na to, czy chce skorzystać w ogóle z takiej usługi. No ale właśnie tak to czasami jest, że tak sobie ludzie wyobrażają. Ale są też czasami osoby, które właśnie gdzieś coś zasłyszały na temat analizy, nie mają wiedzy, a potem się przekonują, bo widzą, że to wcale nie o to chodzi, że to jest jakiś świat nakazów i zakazów, tylko to są pewne propozycje, a później taka osoba sama decyduje, jak z tego korzysta, w ilu procentach z tego korzysta, kiedy z tego korzysta, bo przecież ona nie zawsze musi korzystać. Ona może na przykład to mieć jako swoją taką broń, na przykład na biznesowe spotkania, kiedy chce ubrać te swoje kolory mocy, bo wie, że wtedy one dodadzą jej pewności siebie, ona będzie świetnie wyglądać, będzie wiedziała, że te kolory podkreślą jej urodę, no to też to wzmaga nasze poczucie takie pewności siebie, więc to może super zadziałać na naszą korzyść w takich biznesowych jakichś sytuacjach, prawda? Czy w rozmowach o pracę. No nie wiem, wtedy, kiedy chcemy po prostu jakieś wrażenie zrobić pozytywne, chcemy dla siebie jakieś cele po prostu zrealizować, to kolor nam może bardzo w tym pomóc i dlaczego by z tego nie korzystać. Też nie rozumiem tego, skąd się właśnie, bo dużo jest takiej, naprawdę bardzo dużo krytyki, ja sobie postanowiłam, że ja to odczaruję, właśnie na temat tego, że analiza kolorystyczna to jest bzdura, że to jest nieprawda i zastanawiam się, skąd są te wnioski, ponieważ nawet, no ja nie jestem dobra z fizyki, ale z takich podstaw wiemy, że kolory wzajemnie na siebie oddziaływują. Czyli jeżeli położymy jeden kolor obok drugiego, to będzie on wyglądać inaczej niż obok innego. Tak, zdecydowanie. I kiedy przełożymy to na urodę, jest dokładnie tak samo, prawda? Tak. Więc to są po prostu prawa związane z fizyką, po prostu, ze światem nauki. Nasza uroda składa się z kolorów. I w momencie, kiedy my założymy na siebie jakiś kolor, to nasza uroda będzie wyglądać inaczej, a kiedy założymy drugi, to będzie wyglądać inaczej, bo taki jest świat barw i barwy są relatywne i one wzajemnie na siebie oddziaływują. Warto po prostu z tego korzystać na właśnie miarę swoich potrzeb
I to staram się cały czas uświadomić, bo rzeczywiście dużo jest krytyki związanej z analizą kolorystyczną, że to jest jakaś bzdura. No myślę, że brakuje takiej refleksji, że przecież każdego dnia czerpiemy, nawet jeśli nieświadomie, właśnie z tego, czym jest analiza kolorystyczna. Czyli wybieramy rodzaj podkładu, jeżeli no, robimy sobie makijaż, ale wiele kobiet jednak sięga po makijaż w większym lub mniejszym stopniu. Dobierając podkład, już to są zagadnienia związane z analizą kolorystyczną. Szminkę, tak? Koloryzacja włosów. Dobór, teraz bardzo dużo kobiet robi permanentne brwi, gdzie te brwi niestety często zrobione są przez osoby, które nie rozumieją tego, jak się te kolory dobiera. Niestety paniom o na przykład bardzo ciepłych pigmentach, o rudych włosach, które są takimi jesiennymi typami urody, mają sobie bardzo dużo ciepła i to jest piękne, robi się grafitowe, chłodne brwi. Prawda? I to niestety to kredkę możemy zmyć, a makijaż permanentny zostaje. No tak, i co wtedy tak, z tym? Dlatego ja uważam, że no to jest bardzo przydatna wiedza na przynajmniej jakimś pułapie, żeby na przykład nie zainwestować 500 zł czy 1000 zł w makijaż permanentny, który z nami zostaje na lata i później się z tym męczyć, bo on będzie odstawać zupełnie od naszej karnacji i w którymś momencie się obudzimy i stwierdzimy, że pewnie my to pasuje. Czujemy też, nie? No bo to ja nie wierzę w to, nie wiem, Aneto, czy się zgodzisz ze mną, ale wydaje mi się, że my to czujemy, że coś nie gra, że czujemy, że to się za bardzo rzuca w oczy, widzę, że to się tak wyróżnia, że to jakoś nie pasuje, nie? Że jeżeli, no bo to jest to, co wspomniałaś, no to jest częste, że na przykład idzie dziewczyna i na przykład idą najpierw jej brwi, bo tak. One są tak mocne. Obecnie i intensywne. Jest to super trend. No i właśnie to jest, myślę sobie, no, że to jest niemożliwe, że ona tego nie widzi. Jakby nie chce mi się w to wierzyć. No nie właśnie, wiem, albo już jest tak przyzwyczajona może do tego, ale myślę sobie, że no kurczę, przecież to czujemy. I czemu za tą intuicją, za tym głosem wewnętrznym nie pójdziemy, żeby jednak wyczuć i powiedzieć, kurczę, no nie, no muszę coś z tym zrobić, pójść i profesjonalnie myślę, tak, dobrać myślę, to. Myślę, że to jest kwestia trendów, to po pierwsze, że jednak jak jest jakiś trend, to my wtedy wyzbywamy się tego obiektywnego podejścia do nas, kim my jesteśmy i tego, czy faktycznie ja w tym dobrze wyglądam, tylko idziemy za trendem. Jeżeli jest trend, bo był trend w latach 90. bardzo cienkich brwi, teraz mamy odwrotność tego, że brwi są bardzo grube i to nie jest dobre dla każdej urody. Nie każdy z nas wygląda dobrze po prostu w takich mocnych brwiach, tak? Właśnie te typy jesienne, delikatne, one wyglądają naprawdę dobrze w delikatnych brwiach. Tylko że trend powoduje, że my myślimy, okej, też muszę mieć takie brwi, i jakby gdzieś nasza percepcja zostaje zaburzona przez trendy. I to myślę, że to powoduje, że gdzieś dopiero jak ten trend mija, my nagle patrzymy, ale mi w tym jest źle. Naprawdę, to ma tak silne oddziaływanie, trendy mają bardzo silne oddziaływanie na to, że my nie widzimy tego. Naprawdę wydaje nam się, że jest dobrze, bo jesteśmy w trendzie. Ja nie mam nic przeciwko trendom, bo mnie też to fascynuje. Ale jednak stawiam na takie podejście, że styl jest wieczny, trendy przemijają. I też myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy ludzie tak dużo mówią o ekologii, o tym, żeby nie produkować takich ubrań właśnie fast fashion, tak, gdzie te ubrania są jednosezonowe albo półsezonowe, bo po pierwszym praniu są do śmieci, no to podejście, że my jednak poszukujemy bardziej stylu spójnego z nami, kolorów spójnych z naszą urodą i bardziej idziemy w tą stronę zamiast w stronę trendów. Kiedy dojdziemy do miejsca, w którym zobaczymy, że jakby to też jest takie podejście, no właśnie, tu tkwi też ta prawdziwa ekologia, bo czasami te różne takie nadmuchane, propagandowe rzeczy na temat ekologii wcale nie mają naprawdę wiele wspólnego z ekologią, a tutaj ja mogę dostrzec taki aspekt prawdziwej ekologii, kiedy my możemy się bawić też trendami, ale jednak wybierając to podejście, okej, styl powoduje, że ja mogę wybrać jakość, że ja mogę po prostu wtedy wybrać coś, co jest spójne ze mną, chociażby te brwi. I wtedy idziemy za tym i wtedy zaczynamy tak naprawdę
dobrze się czuć ze sobą, zaczynamy wybierać troszkę inaczej, bo trendy powodują, że my troszkę okłamujemy rzeczywistość. No coś się dzieje z nami takiego i każdy w jakimś aspekcie temu ulega i jak jest rzucony jakiś kolor, to my za nim idziemy, bo jest w trendzie, po czym po 10 latach widzimy te zdjęcia, sobie myślimy, jak mogłam na siebie to ułożyć. I tak każdy ma, prawda? Ja właśnie jak wracam do zdjęć z lat 90, no to tak mam. Tak, więc to jest takie zabawne, a w momencie, kiedy idziemy za stylem, za budowaniem stylu, to później po 20 latach patrzymy na nasze zdjęcia, kurczę, cały czas super. I też ja namawiam do takiego podejścia, żeby odkryć swój niepowtarzalny styl, tworzyć taką świadomą garderobę, gdzie mamy kolory, które wzajemnie do siebie pasują, fasony, które do siebie pasują i później nie ma tego, że my wchodzimy do tej garderoby i nie mamy się wiecznie w co ubrać, chociaż kipi w tej szafie. I ja uważam, że to jest prawdziwa ekologia, że to jest prawdziwe, fajne, współczesne podejście, gdzie my nie marnujemy, gdzie my świadomie kupujemy, gdzie my nie robimy tak zwanych pozornych oszczędności, kupując bardzo tanie ubrania, które po jednym założeniu niestety no po prostu są do niczego i stają się szmatami, bo tak bardzo często niestety jest. I tutaj też czuję taką kolejną misję, chociaż ja wiem, że my nie mamy budżetów z gumy i że żyje się nam trudno w takiej dobie, w jakiej się znajdujemy obecnie, ale jednak no, często gęsto jesteśmy w stanie nie kupić sobie od zaraz czegoś taniego, tylko poczekać, zbierać trochę większą gotówkę, zainwestować w jakość i dzięki temu, że my już rozpoznajemy swoje kolory, swój styl, to wiemy, że jak coś kupimy, to za pół roku dalej będziemy się dobrze czuły z tym ubraniem i nie będzie potrzeby kupowania kolejnej po prostu sterty tych ubrań. Także tutaj też, no właśnie, to tak jest, że chciałabym, żeby kobiety miały też taką świadomość, że wybór kolorów, odpowiednich fasonów, zbudowanie spójnej garderoby ma naprawdę i nawet większy sens, jeżeli dla nas to jest wartością, żeby też właśnie no jakby być w takim trendzie, że my dzisiaj dbamy właśnie o te rzeczy związane z ekologią, to żeby też pomyśleć jeszcze o czymś takim, prawda? Bo tutaj widzę, że właśnie to jest prawdziwe. I tutaj możemy też dużo zrobić i tu może mogą nasze budżety na tym finalnie zyskać, bo tak, sobie zrobimy tak, dobre brwi, no, które nie trzeba będzie po pół roku poprawiać, bo już wyjdziemy z trendu i za pół roku musimy wydać kolejną gotówkę, tak? Tak samo z ubraniami. Będą te ubrania dobre, dobrze dobrane do naszej urody pod względem kolorystycznym, pod względem fasonów, to nie będziemy musiały co 2-3 miesiące wymieniać tych ubrań, bo popatrzymy na zdjęcie i pomyślimy sobie, o nie, to już po prostu jest passé. Tylko zawsze będzie to fajne. Więc mi się taka wyłania droga, że to jest tak, że sięgamy po jakąś zmianę, potrzebujemy jej, czujemy, że coś jest nie do końca okej, bo jakby czuję, że moja samoocena nie jest na tyle jakby dla mnie wygodna, tak? No bo czuję się gorzej, niżej, mniej niż inni, tak? Czyli sięgam po to, żeby właśnie skorzystać z jakiejś usługi, na przykład, żeby ktoś mi właśnie doradził stylizacyjnie, jakie kolory, jakie fasony, jakie ubrania. I wówczas to wpływa na to moje wnętrze, że ja zaczynam czuć się nieco lepiej. Może właśnie namierzam sobie, z jakiego powodu jestem zamknięta na niektóre rzeczy, tak? By co się tam w życiu wydarzyło, że właśnie tak się strasznie zamknęłam w tych tylko trzech kolorach na przykład. Albo tylko biel i czerni, tak? Czy jakieś inne kolory, odcienie. Nagle zaczynamy dostrzegać i jakby widzieć ten cały szerokie spektrum do wyboru, tak. Bo poszerzamy tą swoją świadomość i nagle się okazuje, że stajemy się inną osobą. No bo też to jest jakby twoje życie, twoja historia jest dowodem na to, tak? Że to właśnie jest tędy droga, że gdzieś przechodzimy przez trudny okres w życiu, zaczynamy dostrzegać, jaki to ma na nas wpływ, to co na siebie ubieramy i jakie mamy kolory dookoła siebie. I później nagle dokonuje się zmiana i zaczynamy rozkwitać w życiu. No i właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby doprowadzić człowieka, doprowadzić inne kobiety do takiego miejsca, gdzie one naprawdę będą czuły się szczęśliwe. I tak naprawdę to jest moim i takim będą celem. Prawdziwe i autentyczne, żeby one miały odwagę sięgać po te swoje marzenia, że tak jak ty miałaś marzenia patrząc na te laleczki, jak szyłaś dla nich ubrania, tak? No to miałaś sama ochotę je ubierać na siebie, ale wtedy nie było jeszcze tej odwagi. Nie było tej odwagi. I piękne by było, żeby wszystkie kobiety miały odwagę ubierać to,
co mają gdzieś w swojej wyobraźni. Tak, i bo to, co... ja nie wierzę w to, że tak nie jest. Każdy z nas ma jakiś wymarzony też styl. Też myślę, że tak jest, że nawet jak my sobie do końca tego nie uświadamiamy, albo nie chcemy się do tego przyznać, bo bardzo dużo mamy w sobie takiego czegoś ukrytego, że do pewnych rzeczy nie chcemy się nawet przed sobą przyznać, a już co dopiero przed innymi. No to właśnie, to moim celem jest to, żeby kobiety doprowadzić do takiego miejsca, gdzie one będą czuły się szczęśliwe, bo pewne rzeczy sobie będą mogły uświadomić. Wiesz co, no, ja bardzo dużo naprawdę dostaję takich komunikatów na Instagramie czy w mailach od klientek. Ja bym chciała tak jak pani, ale nie mam odwagi, a ktoś się o mnie krytykuje, a mąż to się ze mnie śmieje. I ja po prostu tak sobie myślę, ojejku, no żal mi was, a z drugiej strony to bym tak chciała troszeczkę takiego, w cudzysłowie, ale w takim pozytywnym też aspekcie dać takiego kopniaka zachęty, że kurczę, kobieto, działaj po prostu, wywalcz sobie to swoje miejsce, bo czasami, no niestety to musi się odbyć na drodze trochę takiego wywalczenia, że postawienie takich granic, okej, nie podoba ci się, tam są drzwi. Nie pozwalam, tak? To jest moje życie, ja chcę dojść ze sobą do ładu, chcę dojść do miejsca, w którym czuję się ze sobą świetnie, kocham siebie, kocham nie tylko swoje wnętrze i jakieś talenty, które mam i są czymś takim wewnętrznym, ale kocham też swoje zewnętrzne, uwielbiam swoje odbicie, może nie uwielbiam, no może nie aż tak, ale lubię, kocham swoje odbicie w lustrze. Mogę stanąć każdego dnia, popatrzeć na siebie i pomyśleć, okej, jestem super, jestem fajna, Boże, po prostu jestem tak wdzięczna za to, że jestem tu i teraz i jestem kim jestem. I tak naprawdę no to jest moim celem. Na tym bardzo by mi zależało, żeby każda kobieta mogła dojść do takiego miejsca w życiu i wykorzystuję takie narzędzia, jakie wykorzystuję. Różne są profesje, niektóre sięgają właśnie naszych wnętrz. Ja związałam się z tą działką, która dotyka zewnętrza, przynajmniej pozornie tylko zewnętrza, ale cel jest taki, żebyśmy po prostu przestały pisać te maile do tych stylistek. Miałabym ochotę tak jak pani, miałabym ochotę tak jak ty, ale nie mam odwagi, bo ludzie się patrzą, bo ktoś mnie krytykuje. I tutaj też ja bym miała taką zaraz też taki apel, chociaż nie wiem, czy panowie to zobaczą, żebyście po prostu faceci przestali swoim żonom dokuczać, krytykować, tylko wspierać, bo ja powiem szczerze, że no, w przypadku oczywiście mówię kobiet, które są w związkach, które mają mężów, które mają chłopaków, że u mnie takim niesamowitym wsparciem jest mój mąż, który po prostu, on naprawdę mnie nie krytykuje. On mnie nie krytykuje, nawet jak nie wszystko, po co ja sięgam, od razu go przekonuję. On mi daje czas, bo on jakby zobaczył też to, że w momencie, kiedy coś jest nie, takiego nie do końca i ja po to sięgam, to ja i tak za tydzień stwierdzę, wiesz co, to jednak jest niefajne. I on wtedy mówi, wiesz co, no tak mi się też zdawało, ale on mnie nie krytykuje, tylko daje mi czas, żebym ja sama do tego doszła. I to jest niesamowite. I ja bym chciała, żeby faceci rozumieli, że krytyka nie jest drogą do sukcesu, tylko wsparcie. W takiej postaci, że nawet jeżeli, oczywiście nie mówię o jakichś takich rzeczach, no grubych jakichś takich tematach, ale w obszarze właśnie, o którym rozmawiamy, wyglądu, ubioru, to żeby jednak wesprzeć tą swoją żonę, mówić jej żonę, partnerkę, dziewczynę, mówić jej dziecko, więcej, dziecko, córkę też, tak, bo mamy córki. Bo to może być bardzo wielowymiarowe. Wielowymiarowe, to oczywiście to też dotyczy mężczyzn, ale no mówię, moimi odbiorczyniami są przede wszystkim kobiety, więc tutaj w tym aspekcie zawsze kobiecym to ujmuję, ale dużo więcej dobrego sprawi mówienie dobrych, pozytywnych rzeczy. Wspaniale wyglądasz, dobrze, spróbuj. Takie wsparcie powoduje, że kobieta potem się nie boi stwierdzić, nie, w tym jednak kiepsko wyglądam i odrzuca tę rzecz, bo sama do tego dojdzie, niż w sytuacji, kiedy mąż stanie i powie, weź ty się przebierz, jak ty wyglądasz beznadziejnie, tak? A to są bardzo częste sytuacje. Albo na przykład, jeżeli faktycznie już ona sama wyciągnie tą refleksję, tak jak ty mówisz, że no jednak to nie było dobre i ten to później właśnie jest to, a nie mówiłem, bo na przykład wcześniej skrytykował i powiedział. Tak, nie? I to jest tak, że później jakby nie próbujemy, nie eksperymentujemy. Dokładnie. I się zamykamy. Zamykamy się, bo najbliżsi też nas ranią właśnie w tych aspektach, no i powoduje to, że my się blokujemy. Ja też od koleżanek wiem, że one chciałyby pewnych rzeczy, no ale nie, bo mój mąż to tam od razu
razu coś powie. A ja jestem aż do tego stopnia może taka no, niezależna i trochę rogata, że gdyby mój mąż naprawdę, chociaż to mi się nie zdarza, no bo akurat no, tak stworzyliśmy naszą relację, że ona się opiera naprawdę na wsparciu i szacunku, ale gdyby coś takiego się zadziało, to ja bym powiedziała, wiesz co, to nie patrz. Po prostu pracowałabym nad takimi swoimi granicami i wywalczyłabym sobie taką sytuację i taką komunikację z moim mężem i takie porozumienie, żeby on zrozumiał, że nie tędy droga, tak? Że inaczej musimy, bo to mi nie pomaga. I tu z własnego też podwórka, bo to nie jest tak, że ja mam męża, który zleciał z nieba jakiś ideał, chociaż tak, jest wspaniałym człowiekiem, ale to, co wypracowaliśmy po 20 latach bycia razem w tej komunikacji, to jest to, że po prostu rozmawialiśmy szczerze i jak ja na przykład jestem takim typem, przepraszam, że potrzebuję mieć takiego entuzjastycznego podejścia. I właśnie to, o czym wspominałam, że jak ja czasami przychodzę z jakimiś pomysłami do mojego męża i one są durne, one są naprawdę durne, to już mu powiedziałam tak, słuchaj, ja wiem, że niektóre moje pomysły są durne, ale ja przychodzę i jedyne, czego potrzebuję, to twojego entuzjazmu, nawet jeżeli ty widzisz, że to jest durne. Ja za dzień zobaczę, że to jest durne sama, ale w momencie, kiedy ja przychodzę i u ciebie nie ma entuzjazmu, tylko jest zaraz takie, co to w ogóle ma być, to ja się zniechęcam nie tylko na ten pomysł, tylko na wszystko. To tak działa, a w momencie, kiedy on mi powie, okej, próbuj, zobacz, co z tego wyjdzie. Albo na przykład, ciekawe, mój mąż tego no, na przykład, ciekawe, tak, jest. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Bo przecież to nie chodzi o to, żeby on nas kłamał i mówił, okej, tak, to jest super wspaniały pomysł, tak, tak, tylko dał nam taki komunikat, okej, przyjrzyjmy się temu. I ta twoja żona, ta twoja dziewczyna, ona, jak to jest naprawdę głupie, to ona do tego dojdzie, ale wsparta takim entuzjazmem będzie wzrastała w poczuciu właśnie pewności siebie, czy to właśnie w aspekcie związanym z jakąś jej działalnością, czymkolwiek, czy właśnie z tą działką, o której rozmawiamy, związany z ubiorem. To jest karmiące, to jest budujące, prawda? Więc no, zdecydowanie. Każdy z nas zdecydowanie tego potrzebuje, dlatego zwłaszcza w bliskiej relacji. Tak, dlatego tutaj jest też ważne to właśnie, no bo co z tego, że kobieta nad sobą pracuje, jak ona no, jest w pewnych związkach, niekoniecznie z mężem, niekoniecznie z mężczyzną, ale w związkach ze swoimi rodzicami, ze swoją rodziną, koleżankami. To są wszystko jakieś związki i my jesteśmy zawsze w jakichś układach. My nigdy nie będziemy jakąś bezludną, osobną wyspą, mniej lub bardziej. I to stawianie granic wobec tego naszego otoczenia, niezależnie właśnie od tego, czy to jest mąż, czy nie mąż, nawet też dzieci, różnie to może być. No musimy sobie czasami te granice na początku bardzo silnie zarysować, później można luzować, bo już ludzie wiedzą, że tam nie można, bo od razu jest strzał. No i ja sobie wywalczyłam takie miejsce. To mnie dużo kosztowało. Ja też po latach stawiania bardzo takich silnych granic, że nie można pewnych rzeczy mi tak odmówić, bo ja po prostu ich no, nie chcę słyszeć, bo ja nie chcę rujnować swojego życia swoją czyjąś bezpodstawną opinią. I dzisiaj po prostu ludzie mi takich rzeczy nie mówią. Najbliższe otoczenie zaczęło mi mówić, ale naprawdę, przyznam szczerze, po 20 latach właśnie takiej pracy nad stawianiem tych granic, najbliższe otoczenie, rodzina mówi mi już rzeczy, których wcześniej mi nie mówili, że są ze mnie dumni, że mnie podziwiają, że doceniają, co robię, że doszłam do niesamowitych efektów, ale to kosztowało. To kosztowało relacje czasami, to kosztowało łzy, bo byłam niezrozumiana. Natomiast dzisiaj to owocuje i też bym chciała właśnie zachęcać kobiety, że czasem to nie jest łatwe. Czyli ty stanęłaś za sobą tak naprawdę. Za sobą i za tym, co czułaś i co ciebie prowadziło, ten wewnętrzny głos, który gdzieś ciebie pchał do tego, żeby jakby widziałam, że stawałaś za sobą. Tak, widziałam, że kluczem do sukcesu jest to, żeby nie naginać się do cudzych oczekiwań. To było trudne, bo czasami ludziom się wydaje, bo ty jesteś silna. To nie tak. Ja sobie tą siłę wypracowywałam. Silną się staje. Tak. Człowiek się staje. Cały czas się staje. My się nie rodzimy tacy o gotowi. To byłoby też chyba bez sensu, gdybyśmy się rodzili tacy gotowi, bo jakby no, rodzę się ideałem, to podróż tutaj, zwana życiem, nie miałam jakiegoś sensu większego. Dokładnie. Natomiast fascynujące jest to w ogóle w życiu człowieka, że my się uczymy, że my się stajemy, że my się rozwijamy. To jest naprawdę niesamowicie fascynujące i ciekawe. Taka ciekawa prawda na temat tego, kim jesteśmy jako ludzie.
No ale właśnie, no, ludziom się czasami wydaje, że ja jestem silna, to ja sobie postawiam granice. No myślę, że to zupełnie nie tak. I gdybyście znali właśnie mnie z czasów słabości, z czasów właśnie takich, gdzie byłam zalękniona, schowana, to każdy by zmienił zdanie, ale jednak no, stawiałam te granice, nawet za cenę tego, że relacje się psuły, że kontakty się zrywały, że rodzina nie rozumiała, najbliżsi po prostu się odwracali, krytyki, fale krytyki były bardzo, bardzo duże i mocne i zatapiające momentami. Także to też chciałabym powiedzieć, że tak uczciwie, że to tak jest, ale później kobiety, które przez to przejdą, są sobie bardzo wdzięczne, bo dochodzą do tego miejsca, o którym ja mówię, w którym ja się czuję, że ja się znajduję, że po prostu kurczę, no jestem tak szczęśliwą osobą, tak się świetnie ze sobą czuję. Także widzisz, jak przeszłyśmy od wątków takich zupełnie prozaicznych do rozmów o szczęściu. Bo to tak jest. Ja wierzę w to, bardzo mocno w to wierzę, bo też sama dostrzegam też na miastkę tego też na warsztatach, bo to jest dosłownie taki wycinek czasowy, jak spotykamy się, nie wiem, na weekend, na 2 dni, na 5 dni nieraz warsztatowych i pracujemy z kolorem, z obrazem, pracujemy z emocjami, z uczuciami, z ekspresją tych emocji przez sztukę, i przez taniec, i przez muzykę, bo tak też pracujemy właśnie w ramach zespołu projektu Szósty Zmysł, to dostrzegamy, jak to jest na początku, a jak to jest później, jaka jest energia w grupie, jak to się zmienia. I kiedy faktycznie uczestnicy zaczynają sięgać po intensywniejsze kolory i chcą, i nawet później widzi się zmianę w ich życiu, gdzieś właśnie oni piszą nam, że sięgają po więcej koloru generalnie w ogóle w życiu i gdzieś otaczają się tym kolorem, więc na pewno to ma bardzo duży oddźwięk i myślę sobie, że to właśnie tak jest, że to jest od środka do zewnątrz, następuje jakaś zmiana i później właśnie na zewnątrz zmieniamy i później odczuwamy się siebie inaczej wewnątrz. I to po prostu tak jest, że ta potrzeba wewnętrzna nas wypycha do poszukiwania na zewnątrz i później tak i tak otrzymujemy ten efekt wewnętrzny, że czujemy się bardziej spójni w ogóle i później to już po prostu to zewnętrzne po prostu zaczyna emanować i kwitnąć. Tak, no. Przepraszam. To zdecydowanie tak jest i ja też widzę to we własnym podwórku, że ja nigdy w życiu wcześniej, jak byłam na etapie takim początkowym, gdzie się źle ze sobą miałam, ja nie przyciągałam do siebie ludzi. Ja ludzi odpychałam, ja byłam nieatrakcyjną osobą do relacji. I to też jest taki kolejny aspekt, że z jednej strony możemy się na to boczyć, że ludzie są tacy, odrzucają innych ludzi i nie chcą się pochylić nad zgnębionymi osobami, które są nieszczęśliwe, ale prawdą jest takie, że prawdą jest to, że my ciągniemy do szczęścia. Bo każdy ma te potrzeby i my zawsze będziemy bardziej poszukiwać szczęścia, będziemy bardziej poszukiwać no, szczęśliwych ludzi, bo to jest przyciągające, żeby pochylić się nad człowiekiem, który jest nieszczęśliwy, musimy włożyć jakąś taką energię, coś spoza może takiej do końca naszej potrzeby. Natomiast ludzie szczęśliwi nas przyciągają, bo oni są błyszczący, oni promienieją. No i właśnie to tak jest, że ja sama widzę po sobie, ja kiedyś po prostu byłam zupełnie nieatrakcyjną osobą i mnie to dołowało, bo ja nie miałam przyjaciół, ja nie miałam relacji, ze mną nikt nie chciał jakby po prostu przystanąć, porozmawiać, ja byłam po prostu nieatrakcyjną osobą do kontaktów i nagle się to zmieniło się nawet do tego stopnia, że kiedyś nie, właśnie z czasu jeszcze pamiętam licealnych, kiedy koleżanki się umawiały na randki, ja nie byłam atrakcyjną dziewczyną, żeby się ze mną chłopacy umawiali na randki i to było dla mnie też takie niszczące, ale z drugiej strony, jak ja dzisiaj się na to patrzę, nie ma się czemu dziwić, ja po prostu odpychałam ludzi, byłam tak nieszczęśliwa, że całe moje zewnętrze krzyczało o tym, no nie podchodź, tak? To tak jak po prostu robaczki toksyczne kolory zaczynają przybdziewać, to ja myślę, że z człowiekiem też się coś takiego dzieje. Ja zawsze mówię o tym, że dusza człowieka się rzuca na twarz człowiekowi i że rzeczywiście po twarzy człowieka widać, ale też właśnie po sposobie ubierania się, po makijażu, całym naszym takim wizerunku naprawdę widać, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nie. I co my komunikujemy, co my krzyczymy, bo czasami krzyczymy wizerunkiem, albo co staramy się ukryć, to widać. I na tej podstawie ludzie do nas lgną bardziej lub mniej, albo w ogóle nas odrzucają. To niestety tak jest.
Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że nie ma się co dziwić, bo my też tak robimy, że my ciągniemy do pewnych ludzi właśnie na tej samej zasadzie, nie? Więc możemy się na to boczyć, że ludzie są straszni, ale my też tacy jesteśmy. My szukamy osób, które wnoszą w nasze życie pozytywną energię, radość, optymizm. No tacy jesteśmy i chyba nie ma nic z tym złego, tylko trzeba być uczciwym. Myślę, że to będzie dobra puenta, dobre zakończenie. Bardzo Ci dziękuję, Aneto. Bardzo ciekawa rozmowa i myślę, że właśnie wielowątkowa. Ja uważam, że kolory właśnie takie są, że to, co gdzieś związane jest ze światem koloru, formy, kształtu, że to wszystko jest bardziej wielowymiarowe niż nam się wydaje. Dlatego też jest cała dziedzina, chromoterapia, która mówi o tym, jak ważne są kolory, jaki mają na nas wpływ, jak oddziałują. Więc ja sama to dostrzegam dziś. Ty to odkrywałaś jako dziewczyna, jeszcze młoda dziewczyna, kiedy eksperymentowałaś z ekspresjonizmem, próbowałaś naśladować i malować. Ja dzisiaj gdzieś też z kolorami bawię się w taki sposób. Może nie bawię, bo to by było takie błahe. To jest też jakaś część. Nie, to jest pasja. Po prostu uwielbiam to robić. I też widzę, jak mocno też to rozwija. Więc nie dziwię się, że Ciebie doprowadziło to do tego miejsca, w jakim jesteś dziś. I jest to piękne i to pokazuje, że wcale kolory nie są obojętne i wcale nie są błahe. I wcale to nie jest fanaberia. Zdecydowanie, może na to podsumowanie jest fizyczne powiem, oddziaływanie. Tak, na podsumowanie powiem, jeszcze przytoczę taką historię. To jest naukowe odkrycie. Ostatnio robiłam też o tym relację właśnie na Instagramie o pewnym odcieniu koloru różowego, bardzo takim bladym różu. Widziałam całą tą tak, relację. Który bardzo się okazał być kolorem, czy odcieniem różu, który oddziałuje bardzo uspokajająco. I na podstawie tych odkryć zaczęto nawet w amerykańskich więzieniach stosować ten kolor i się okazywało, że więźniowie znacznie łagodnieli i więzienia w Stanach przestały mieć problemy z jakąś agresją taką nadmierną. Więc to jest niesamowite. Naprawdę to ma na nas wpływ. Tak samo jak pewne odcienie mogą pomóc nam się uczyć, więc można wykorzystać to malując na przykład ściany pokoju naszego dziecka na kolor sprzyjający. Inne kolory będą zaostrzać apetyt, więc uwaga na takie sieci jak McDonald's, który sobie pogrywa z nami wykorzystując czerwień i pomarańcz, żeby wzbudzić nasz apetyt. Inne branże wykorzystują, żeby nas zachęcić do kupowania na wyprzedażach. To na nas działa i kiedy my nie jesteśmy tego świadomi, poddajemy się pod to i nie wiemy nawet, co robimy. Warto rozumieć, jaką siłę mają kolory. Większa świadomość, tym łatwiejsze życie, tak łatwiejsze, myślę, i szersza perspektywa patrzenia na nie. Zdecydowanie tak. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci